Witajcie kochani na kanale Gwiazdologia. Dziś piąty znak zodiaku, czyli ognisty lew o bujnej urodzie. I jeżeli nie widzieliście jeszcze poprzednich filmów z tej serii o innych znakach zodiaku i w ogóle wprowadzenia do znaków zodiaków, to bardzo Was zachęcam do nadrobienia tego wszystkiego, bo to Wam da zrozumienie, jak wszystko jest ze sobą powiązane, jak nie jesteście tylko jednym oderwanym od wszystkiego znakiem zodiaku, nie jesteście tylko tym znakiem słonecznym swoim. Każdy z nas ma gdzieś w horoskopie urodzeniowym tego lwa, czy to jest więcej, czy mniej tej energii, ale gdzieś ta energia jest. Czy to jest w Waszym sposobie bycia, czy w Waszym wyglądzie, czy w Waszym podejściu do związków, gdzieś ten lew siedzi, także i ten baran, i ten byk, także zachęcam Was do nadrobienia poprzednich filmików i też oglądania wszystkich kolejnych, które się tu pojawią. I zaczynam jak zwykle od znanych osób, żebyście mogli sobie tą ognistą energię lepiej zwizualizować. I znane lwy mamy Jennifer Lopez, Madonna, Kylie Jenner, Jason Momoa, Barack Obama i Chris Hemsworth. Lwy mają często taką opinię, szczególnie osób, które nie rozumieją tej energii, tak? Takich osób zadufanych w sobie, takich zbyt pewnych siebie, że myślą, że są najważniejsze, że cały świat kręci się wokół nich, że mają przerost ego. Ale żeby lepiej zrozumieć, jak działają te lwy i dlaczego one są takie, jakie są, dlaczego tak się zachowują, to należy spojrzeć na jego patrona, którym jest Słońce. Słońce to nasza życiowa energia, to centrum życia, daje życie całej planecie Ziemia, to dzięki niemu wszystko rośnie, to centrum naszego systemu planetarnego i częścią ciała przypisaną lwu jest serce i układ krążenia. No i więc tutaj macie połączenie. Tak jak Słońce jest centrum systemu planetarnego, tak serce jest centrum naszego ciała, tak? Daje nam życie. I tutaj bardzo ładnie ta symbolika się łączy ze sobą. I żeby zrozumieć właśnie, dlaczego lwy takie są, to popatrzcie na Słońce. Znaczy popatrzcie, właśnie Słońce. Słońce w całej tej swojej energii, w tej świetlistości, w tym blasku jest tak mocna ta energia, że Wy nie możecie nawet na to Słońce patrzeć przez dłuższą chwilę, no bo Was oślepia, oślepia Was jego siła, jego blask. I nawet jak oderwiecie głowę od tego Słońca, to macie te kropki czarne przed oczami albo widzicie to Słońce jeszcze przez jakiś tam czas. Taką ma siłę. I podobnie jest z osobami z dużą energią taką ognistego lwa, że one za bardzo... One mają tyle charyzmy, tyle siły w sobie, tyle tej energii, że one za bardzo nie widzą, jak może odbierać ich zachowanie otoczenia. Jak to zachowanie wygląda na zewnątrz. One po prostu są, jakie są. I to wynika właśnie z tej ich wewnętrznej siły, wewnętrznej charyzmy, wewnętrznej takiej wiary w siebie. I one za bardzo nie widzą, że to wygląda na zewnątrz czasami, wiecie, too much, że to jest troszkę za bardzo. I rzeczywiście może to iść w stronę takiego rozbudowanego ego, tak? Bo ego samo w sobie nie jest złe, my potrzebujemy ego. Ego jest potrzebne. Tylko może to rzeczywiście iść w tą stronę cienia, jak każdy znak zodiaku, jeśli te lwy nad sobą nie pracują, lub często jest też tak u tych lwów, że one stają się takie w życiu dorosłym, ponieważ przeszły jakieś dramaty, jakieś traumy ze dzieciństwa, za czasów dzieciństwa, po prostu coś się takiego wydarzyło, że tak na nie wpłynęło, że one rozwinęły tą swoją stronę bardziej egocentryczną. I tu bardzo fajnie właśnie nam tłumaczy to wszystko symbolika. Bo tak jak mamy właśnie planety rządzące, czy tutaj w tym przypadku Słońce, czyli gwiazda, tak jak mamy części ciała przypisane, które mają rzeczywiście sens, przypisane tym znakom zodiaku, tak mamy symbolikę, tak? I taki lew, no oczywiście mamy symbol lwa, tak? Czyli popatrzcie sobie na takiego lwa w naturze. Jak on się zachowuje, ten lew? Jak on funkcjonuje? Jak on żyje w tym stadzie? No taki lew jest królem dżungli, tak? Król dżungli to jest najważniejszy w naturze, najważniejsze zwierzę. On sobie leży, on się wygrzewa na tym słonku, tak? No i co? Czy on łowi? No on nie idzie, nie łowi. To nie on lata za zwierzyną. To lwica idzie i łowi jedzenie, przynosi i dopiero ten lew się łaskawie podnosi i je jako pierwszy, lwica odchodzi, tak? On po prostu, to jest naturalne, że on je pierwszy, taka jest hierarchia i to jest dla niego naturalne, tak? Że to się rozumie samo przez się, on je pierwszy. I nie mówię tutaj o tym po to, żeby Wam powiedzieć, że zodiakalne lwy są ważniejsze niż na przykład byki, strzelce, wagi czy ryby. To nie o to chodzi, że one są ważniejsze, jakieś w hierarchii, nie, nie, nie. Tylko żeby przybliżyć Wam bardziej tą energię, na jakiej zasadzie one działają, z czego to wynika, jak ten cały wszechświat i te znaki zodiaku, jak to wszystko zostało połączone ze sobą, bo wszystko łączy się w jedną całość. Jest obrót energii, jest potrzebna i taka energia lwa, i taka energia panny.
tak? Czyli wszystko jest yin i yang. Musi być przeciwwaga tych sił, tych energii, żeby w tym wszechświecie wszystko się zazębiało i uzupełniało. No bo jakby wszyscy byli tacy sami, no to nic by nie funkcjonowało. Na pewno znacie kilka lwów lub sami jesteście lwami, jeśli oglądacie ten film, albo macie ascendent lwa, co jeszcze bardziej podkreśla wam tą energię, bo ascendent jeszcze bardziej podkreśla w wyglądzie tą energię, że lwy są bardzo charyzmatyczne, mają w sobie taką naturalną, wrodzoną siłę, charyzmę, blask, że jak wchodzą do pokoju, wchodzą gdzieś na jakieś zebranie, one nawet nie muszą nic zrobić. One po prostu skupiają tą uwagę, wszyscy się na nich patrzą, wszyscy są zaciekawieni kto to i jakoś tak skupiają tym blaskiem swoim, tą siłą, tą całą uwagę otoczenia. Mają też taką wrodzoną pewność siebie, wierzą w siebie, wierzą w swoje możliwości, one wierzą, że im się coś uda, idą po swoje cele. Przekłada się to na ich podejście w życiu, podejście do działania. Są to też znaki stałe, lwy należą do znaków stałych, czyli jak już wiecie z wprowadzenia do znaków zodiaku, znaki stałe to są grupa znaków, które najlepiej wiedzą spośród innych znaków, kim są i czego chcą. Są takie bardzo ugruntowane w swoich poglądach, w swoim podejściu do siebie, do świata. Są bardzo konsekwentne, bardzo wytrwałe w dążeniu do celu. Zawsze sobie jak coś obiorą i rzeczywiście chcą czegoś, to to osiągną. I one za bardzo nie będą się zmieniać pod wpływem otoczenia, nie będą się zmieniać pod wpływem opinii innych, nie będą się zmieniać pod wpływem nacisku na przykład partnera w związku. Jeżeli już się zmienią, to ta zmiana rzeczywiście musi wynikać z ich środka. One muszą chcieć jakiejś zmiany, żeby to się zadziało. Bo tak dla kogoś one tego nie zrobią. I może nie wszystkie lwy przyznają mi tu rację, ale lwy, tak jak słońce, kochają być w centrum. Kochają uwagę, kochają mieć widownię, przed którą mogą prezentować swoje wdzięki. Traktują życie troszeczkę jak scenę, na której mogą się prezentować, na której grają główną rolę, bo w ich głowie one są ważne, tak? One mają tą pewność siebie, więc trochę tak podchodzą do życia jak do teatru, że gdzie nie idę się pokażę, się zaprezentuję, a rzeczywiście, no, trzeba przyznać, że mają co prezentować, bo są dość takie efektowne, umieją też podkreślić te swoje atuty. Ale to w osobnym filmie zrobimy sobie na temat wyglądu. Z tą uwagą troszeczkę też tak jest, że może być pozytywna i może być negatywna. I szczególnie w młodym wieku dużo lwów ma takie podejście, nieważne co mówią, ważne, że mówią, tak? Ważne, że jest uwaga. Ważne, że jest się w centrum zainteresowania. A jeżeli tej uwagi uważają, że za mało dostają, to one tą uwagę od otoczenia wykrzesają. Czy to w pozytywny sposób, pozytywnym zachowaniem, czy w negatywny. I tu pokrótce tylko tak wspomnę, bo zrobimy sobie na ten temat osobny filmik, że to podejście lwów do życia, do tego właśnie, że życie to scena, że się pokazać, zaprezentować, że są takie pewne swoich wdzięków, pewne swoich możliwości, odzwierciedla się też w ich wyglądzie. One lubią jak jest strojnie, one lubią jak jest charyzmatycznie, jak widać jest od dali, tylko czasami, ponieważ one same w sobie mają dużo tej charyzmy, często mają też piękne włosy, szczególnie kobiety, to czasami może być tych świecidełek aż za dużo, chociaż w ich głowie nigdy tak nie będzie. W ich głowie będzie, tak wiecie, no idealnie, że tak jest, jak ma być. Gdzie kiedy otoczenie może czasami odbierać, że no troszeczkę jest za dużo, ale lew nigdy nie myśli, że jest za dużo. Ma być na bogato. On jest król lew, to jest królowa życia, to jest król życia i one się prezentują, tak, w tym świecie. I lwy są jakie są, tak jak każdy znak zodiaku. Nie będziecie zmieniać nikogo na siłę, nie powinno się zmieniać nikogo na siłę, tak? Zmiana, pamiętajcie, zawsze powinna wynikać ze środka was, chyba że wpływa rzeczywiście wasze zachowanie negatywnie, krzywdząco na otoczenie bliskich, tak? Ale takie rzeczy jak właśnie ta charyzma czy to ego, to nie są jakieś rzeczy, które wpływałyby jakoś źle, tak? To, że ktoś jest pewny siebie bardzo. To akurat może inspirować w tym przypadku. No i lwy takie są, oni po prostu mają taki blask, którego no nic nie przyćmi, tak jak słońca, nie przyćmicie słońca. To są po prostu królowi i królowe życia i tak jest, tak jak w naturze lew, tak i wśród znaków zodiaków, no jest ten lew. Jeżeli jesteście zainteresowani takim lwem, to musicie pamiętać o tym, że lew, lwica, potrzebują bardzo dużo uwagi, bardzo dużo adoracji, kochają komplementy, kochają schlebianie, kochają czuć się widziane, zauważane, doceniane i też nie możecie być osobami mało pewnymi siebie, nie możecie być osobami zazdrosnymi, bo taki lew czy taka lwica będzie zawsze skupiać uwagę otoczenia. Gdzie nie pójdziecie, ta osoba będzie skupiać na sobie uwagę otoczenia. Będzie się to oczywiście też na was przekładać, no bo to otoczenie będzie patrzeć, ale one mogą nawet nic nie robić, nie
starać się o to, a ta uwaga otoczenia będzie na nich skupiona. Ta energia lwa, ten ich blask, ta ich charyzma, ta ich pewność siebie jest tak ogromna, że one mają taką umiejętność przekładania tej energii na inne osoby, na swoje otoczenie. Jak przebywacie dłużej z takim lwem, to aż wam chce się żyć, aż w was się rodzi większa taka energia życiowa, taka wiara w siebie, bo obserwując taką osobę, kurczę, rzeczywiście, można podchodzić tak do życia, zaczynacie przejmować to od tego lwa, więc to jest super, tego możemy uczyć się. Jak od każdego znaku zodiaku możemy się czegoś nauczyć, a od lwów możemy się właśnie uczyć tego pozytywnego podejścia do życia, wiary w siebie, bycia kreatywnym. I z lwami, lwicami jest tak, w takich relacjach partnerskich, w związkach, że ten lew nie będzie za wami jakoś specjalnie biegał, błagał was, prosił, turlał się na kolanach. No król nie biega, król się nie będzie, wiecie, prosił na kolanach, tak? Bo one mają tyle w sobie takiego poczucia dumy, takiej pewności siebie, że w ich głowach jest troszeczkę takie poczucie, że są najlepszą rzeczą, jaka mogła wam się przytrafić. I w tym sensie, że one po prostu wiedzą, co wnoszą do związku, co ze sobą reprezentują, jak mogą zadbać o partnera, bo lwy też bardzo dużo z siebie dają. Więc nie będą za bardzo, jak widzą, że ktoś ich nie chce, to nie będą jakoś za bardzo szczególnie zabiegać o tą osobę. I lwy mają ogromne serca, są bardzo hojne, to przysłowiowe lwie serce, tak? One każdemu by pomogły, one każdemu ostatnią koszulę by oddały, one dla przyjaciół, dla rodziny, no dla bliskich, dla w ogóle osób potrzebujących wszystko zrobią, ale też wymagają bardzo lojalności, wierności, szczególnie właśnie tego bliskiego kręgu, bo dla nich najważniejszy jest taki bliski krąg tych przyjaciół, takich bardzo, na których można polegać, są wierni w stosunku do niego, lojalni i tak samo rodzina też jest bardzo ważna. I coś, z czego może nie wszyscy zdają sobie sprawę, że lwy są bardzo wrażliwe, tylko one tą wrażliwość inaczej pokazują, a właściwie nie pokazują jej, ponieważ to nie jest taka wrażliwość jak u raka, że wy widzicie, że ta osoba jest wrażliwa, emocjonalna, ale zraniony lew, jeżeli lew jest zraniony, szczególnie na polu właśnie bliskich, przyjaciół, bliskich, rodziny, jeżeli zostanie zraniony, to taki lew bardzo długo wylizuje się z tych ran. Tylko zazwyczaj tego po sobie nie pokazuje, bo ma to wysokie poczucie dumy. On nie pokaże, że cierpi, ale w środku będzie zraniony i on to pamięta długo, on bardzo długo dochodzi do siebie, a czasami zraniony lew, na przykład w związkach, nie dojdzie, do końca życia nie zapomni, do końca życia będzie boleć ta rana. I lwy są cudowne, są wesołe, są pewne siebie, są charyzmatyczne, są energetyczne. To jest takie słoneczko w otoczeniu, tak? To jest aż taka zaraźliwa energia. Jak przebywacie dłużej z takim lwem lub macie przyjaciela lwa, to aż wy sami w siebie zaczynacie bardziej wierzyć. No bo jeżeli naoglądacie się taką pewną siebie osobę, która się nie zraża, która próbuje, która mimo porażek nadal wierzy w siebie, nie odbiera tego personalnie, no to wy też troszeczkę jakby zaczynacie łapać takie podejście do życia, do siebie. To by było na tyle o energii lwa, tego ognistego, pewnego siebie, cudownego lwa. Można by rozmawiać i rozmawiać na te tematy, jak o każdym znaku zodiaku, bo uważam, że każdy znak zodiaku jest niezmiernie ciekawy, każda osobowość jest niezmiernie ciekawa, dlatego na pewno jakaś druga część się pojawi kiedyś na te tematy, bo tutaj no, nie zgłębi się w jednym filmie. Także jeżeli wy macie tą energię lwa, no to gratuluję, bo rzeczywiście to jest energia, która dodaje siłę do działania. Daje taką, cokolwiek by się nie działo, wy sobie radzicie, tak? Wy wierzycie w siebie, nie poddajecie się. Więc super, po prostu pielęgnujcie to w sobie, zarażajcie otoczenie tą dobrą energią. Idźcie w tą dobrą stronę i bądźcie tym słoneczkiem, którego tak światu potrzeba. Widzimy się w kolejnym filmie, w którym będziemy omawiać energię panny, czyli znak totalnie różny od znaku lwa, ale równie potrzebny jak wszystkie znaki, każda energia we wszechświecie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Pa!